Przystanek 12, bardzo trudny, chyba najtrudniejszy. Trochę żałuję, że nie wypadł Michałowi Leganowi. Śmierć Jezusa na krzyżu. Ale słuchajcie, niech przemówią znowu historię ludzi, którzy razem z Chrystusem umarli. To, co przeżywaliśmy ostatnie 2 lata, oczywiście co nas też poróżniło, bo tych całych odniesień do tych covidowych historii, słuchajcie, jedni bardziej wierzyli, inni mniej, jedni bardziej tego doświadczyli, inni mniej, jedni chorowali, inni nie, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie o otoczce mówię, ale mówię o sytuacjach bardzo realnych, prawdziwych, o których choćby mi mówiła moja siostra, która jest pielęgniarką, że za każdym razem, kiedy jej oddział stawał się covidowym, to najtrudniejszym momentem było dla niej zawsze to, kiedy ktoś spod poduszki albo wskazując na szafkę przy łóżku, wskazywał czy podawał karteczkę z numerem telefonu do bliskich i prosił o połączenie wideo, by się pożegnać, kiedy odchodził albo kiedy miał być podłączany do respiratora. W tych ostatnich chwilach zawsze chodziło o to samo, żeby podziękować, żeby przeprosić i żeby poprosić o modlitwę. To był ten zawsze 12 przystanek. To była ta zawsze 12 stacja, kiedy w Chrystusie ktoś odchodził. Niesamowicie dramatyczne sceny, które się rozgrywały, słuchajcie, właśnie w tych pożegnaniach, gdzie ludzie nie mogli być razem. Jak było z rodziną Jezusa? Było tak samo, tylko nie było WhatsAppa, żeby się połączyć. Bo apostołów nie było pod krzyżem. Stchórzyli, bali się. Był tylko Jan, była Maryja. Oni znaleźli odwagę, by umierać razem z Nim. Tak, by umierać razem z Nim, bo w jakimś sensie oni też tam na tej Golgocie umarli. To, co najmocniej do mnie przemawia w tych chwilach wszystkich, kiedy miałem okazję być przy osobach, które umierają, czy słysząc choćby takie historie, które opowiadała moja siostra, to słuchajcie, w ostatnich chwilach człowiek zawsze szanuje każde słowo, bo każdy oddech może być ostatni i każde słowo może być ostatnie. Już następnego może ten człowiek nie mieć szansy wypowiedzieć, więc nie rzuca słów na wiatr, więc bardzo szanuje każde słowo, każde słowo. A Jezus umierając, zanim powiedział wykonało się, powiedział pragnę. Wszyscy myśleli, że chodzi mu o wodę. Nawet żołnierze namoczyli gąbkę w tym narkotycznym roztworze, który mieli przygotowany, który podawali skazańcom, aby ci nie czuli bólu w ostatnich momentach, czy odbierało im to świadomość i umierali właśnie bez tej świadomości. Jezus nie chciał tego. Jezus chciał świadomie odchodzić. Dopiero w XVII wieku, kiedy objawił swoje serce świętej Małgorzacie Marii Alacoque, francuskiej wizytce, powiedział, że kiedy wołał pragnę, nie wołał o wodę, tylko wołał o to, żeby człowiek go kochał. Jezus, kiedy umierał, wołał pragnę Twojej miłości, człowieku. Nie tylko umieram z miłości do Ciebie, ale pragnę być kochany. W każdym człowieku, który umiera, Jezus woła o miłość drugiego człowieka. W każdym człowieku, który odchodzi, odchodzi Jezus z tym samym pragnieniem, żeby być kochanym. Bóg nie jest samotnikiem. Bóg nie tylko wyznał nam miłość, kiedy przyjął ludzkie ciało, nie tylko potwierdził to wyznanie miłości, kiedy umierał na krzyżu, ale kiedy właśnie umierał, to wołał o miłość. Wołał o to, żeby człowiek go kochał, żeby człowiek nie tylko przyjął jego miłość, ale żeby go pokochał, żeby go ukochał. I kiedy nie było czasu na zbędne słowa, Bóg ograniczył się do tego jednego. Pragnę Ciebie, człowieku. Pragnę, żebyś mnie kochała. Pragnę, żebyś mnie kochał.
któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Thank you.